Andrzej Gajcy, witam serdecznie w programie Onet Opinia. Moim państwa gościem po drugiej stronie ekranu będzie były premier, eurodeputowany Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Leszek Miller. Dzień dobry, panie premierze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Patrząc na to zdjęcie, które pan ma za sobą, mogę powiedzieć dzień dobry Europo. Tak, to jest zdjęcie z historycznego szczytu Unii Europejskiej w grudniu 2002 roku, gdzie wraz z Włodzimierzem Cimoszewiczem, który też tam jest widoczny na zdjęciu, kończyliśmy negocjacje i zamykaliśmy pewien ważny etap wchodzenia Polski do Unii Europejskiej. To był bardzo ciężki dzień, cały dzień prowadziliśmy bardzo twarde negocjacje i ten moment, w którym zdjęcie zostało wykonane, to jest wielka ulga po tym, jak zamknęliśmy negocjacje. Ale pan prezentuje to zdjęcie, chcąc przekonać, nie wiem, widzów, polityków, że pan mówił dzień dobry Europa, premier Morawiecki będzie tym, który będzie gasił światło, gdy Polska będzie wychodziła z Unii Europejskiej? To jest takie przesłanie, czy jakieś inne? Niech pan to wytłumaczy. No słusznie pan się domyśla, bo odnoszę wrażenie, że coraz częściej się mówi o tak zwanym polexicie i nawet jeżeli to nie pobiegłoby dokładnie tak samo jak w Wielkiej Brytanii przy okazji Brexitu, to Polska praktycznie rzecz biorąc w dużej części już wyszła z Unii Europejskiej. Jeśli myśleć o praworządności i o państwie demokratycznym. No jeżeli chodzi o tą pierwszą kwestię, ten pierwszy problem, to Polska na pewno już nie jest państwem praworządnym. A jeżeli chodzi o państwo demokratyczne, to jesteśmy na dobrej drodze, żeby wpaść w dyktaturę. Ale pan naprawdę wierzy w to, że Prawo i Sprawiedliwość będzie chciało wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej, albo że wyprowadza, tak jak pan powiedział, że już to się dzieje? No bo politycy Prawa i Sprawiedliwości, politycy obozu władzy twierdzą, że w zasadzie robią to samo, co inne kraje europejskie, tylko że to Polska jest nacenzurowanym i przysłowiowym chłopcem do bicia. Nie, nie robią tego samego, bo gdyby tak było, to w stosunku do innych państw również byłyby ogromne zarzuty, chociaż oczywiście inne państwa też mają różne rzeczy na sumieniu i kilka tygodni temu mieliśmy okazję, żeby w Parlamencie Europejskim zapoznać się z raportem dotyczącym stanu przestrzegania praworządności w 27 państwach i tam przy pomocy obiektywnych kryteriów scharakteryzowano stan rzeczy w całej rodzinie europejskiej. No ale w stosunku do Polski zastrzeżeń jest najwięcej i one są najbardziej ciężkiego kalibru. Ale wie pan doskonale, to jest też argumentacja polityków Prawa i Sprawiedliwości, papier przyjmie wszystko i każda analiza może wszystko przyjąć. Zamykając ten temat, chcę przejść do tematu, który dziś jest numer jeden i Polaków najbardziej interesuje, kwestia pandemiczna, bardzo trudna sytuacja. I takie prywatne pytanie, pan boi się koronawirusa osobiście? Oczywiście, jak każdy człowiek, ja przecież jestem w grupie podwyższonego ryzyka, przekroczyłem już 70 i słyszę bez przerwy, że seniorzy są w trudniejszej sytuacji niż na przykład pan, biorąc pod uwagę pana wiek. No ale to przecież nie znaczy, że ja się zamknę w domu, nie będę wychodził w ogóle z domu, nie będę wykonywał prostych czynności, a powiem panu więcej, że ja staram się bywać w Brukseli i dzisiaj również za 2 godziny będę już na lotnisku, bo mam w Brukseli parę ważnych rzeczy do załatwienia. A pan nosi maseczkę? Pan nosi maseczki, tak, stosuje się do tych obostrzeń wszystkich, które są, bo patrząc na przykład na salę sejmową, no jest wielu posłów i polityków, którzy błyszczą w przestrzeni publicznej, a ostentacyjnie tych maseczek nie noszą, choćby prezes Jarosław Kaczyński. W Parlamencie Europejskim dyscyplina jest nieporównywalnie większa. Tam się nie wejdzie do parlamentu bez maseczki, tam trzeba dokonać pomiaru temperatury. Ci, którzy chcą, mogą założyć rękawiczki. Co więcej, w Parlamencie Europejskim jest punkt, w którym można sobie zrobić test na koronawirusa. Także z tego punktu widzenia to ten mechanizm w parlamencie działa bez zarzutu. Wszyscy
traktują poważnie swoje obowiązki. Nie spotka pan nikogo bez maseczki, chyba że w tym momencie właśnie zabiera głos w Parlamencie Europejskim na sesji plenarnej, no to wtedy jest możliwość na minutę zdjęcia maseczki. Czuje się pan bezpieczny, wiedząc, że rząd rozpoczął budowę tymczasowych szpitali, na przykład na Stadionie Narodowym w Warszawie? Buduje to pana jakieś większe poczucie bezpieczeństwa? Jak pan ocenia w ogóle tą decyzję, czy ona jest słuszna? To jest to, co rząd W żadnym razie, dlatego że patrząc na braki personelu medycznego, jeżeli chodzi o szpital polowy na Stadionie Narodowym, być może tam trzeba będzie samoobsługi, bo po prostu nie będzie wykwalifikowanego personelu, który będzie potrafił nieść pomoc. To jest zresztą największy problem w tej chwili. Bo jeżeli chodzi o łóżka, to łóżka można dostawić, w tym również w taki sposób, jak się proponuje w szpitalach polowych. Ale personel, no to jest gruba sprawa, bo specjalistów nie przeszkoli się na miesięcznych kursach. Był na to czas oczywiście, 4-5 miesięcy temu, kiedy szykowała się druga fala koronawirusa. No ale rząd był wtedy zajęty walką z LGBT, przygotowywaniem wyborów i takim utrwalaniem w Polakach przekonania, że mamy najlepszy rząd i wszystko jest pod kontrolą. Chcę wam powiedzieć, że rząd na pierwszym miejscu postawił kwestie światopoglądowe, walkę, tak jak on powiedział, z LGBT, nie przygotowanie do pandemii, i stąd no, nie odrobiliśmy lekcji. Dzisiaj mamy to, co mamy. To jest poważny zarzut, panie premierze. No, oczywiście, ja do niej mówię tak sobie, bo przecież w tym czasie, który tych kilku miesiącach, można było przeorganizować szpitalne oddziały ratunkowe, to osławione SOR-y. Można było opracować czytelne zasady kierowania na testy i przede wszystkim zwiększyć liczbę tych testów. Można lepiej przygotować było szpitale jednoimienne i dokonać tutaj niezbędnych działań organizacyjnych. Można było wreszcie zaproponować scenariusze nauki hybrydowej, zarówno dla dzieci, jak i dla studentów. No, można było zrobić bardzo dużo rzeczy, ale ważniejsza była wojna z LGBT. Pana zdaniem szkoły dzisiaj powinny być zamknięte? Rząd powinien podjąć taką decyzję? Ja staram się słuchać ekspertów w tej sprawie. Jak pan wie, są zdania podzielone. Być może mają rację ci, którzy mówią, jeżeli chodzi o studentów, to oni sobie dadzą radę, jeśli chodzi o naukę zdalną. Licealiści też. Natomiast dzieci w szkołach podstawowych, można jeszcze trochę poczekać, zobaczyć, jak epidemia będzie wyglądać, no bo dzieci to dzieci, no, wymagają kontaktu bezpośredniego. Natomiast generalnie rzecz biorąc, bo pan pytał o tym, czy ja się czuję bezpieczny. No nie czuję się bezpieczny. Uważam, że system ochrony zdrowia jest milimetr od totalnego krachu. Już brakuje respiratorów. W tej sytuacji to chciałbym zapytać, gdzie jest wicepremier odpowiedzialny za bezpieczeństwo państwa? Bo ludzie teraz nie giną od bomb i rakiet, tylko giną, umierają właściwie w wyniku zapaści systemu zdrowia. Więc niedawno Rada Ministrów i prezydent powołali specjalnego wicepremiera od spraw bezpieczeństwa. No to niech zadba o bezpieczeństwo zdrowotne. Do dzieła, panie premierze. To jest dobre pytanie, bo premier zasady Jarosława Kaczyńskiego od dłuższego czasu w przestrzeni publicznej nie ma, gdzieś się schował. Nie ma. Natomiast wrócę jeszcze do tych szkół, bo wie pan, dzieci spotykają się z wieloma osobami. Dzisiaj mamy zamykane galerie, znaczy ograniczony ruch w galeriach handlowych, w komunikacji miejskiej, a jednak dzieci spotykają się z bardzo dużą ilością osób, swoich rówieśników, no i też wielu rodziców bardzo się martwi o to, czy te szkoły, czy rząd robi dobrze, że te szkoły są dzisiaj otwarte. Pan jako premier, jaką by decyzję podjął? Ja bym się tutaj chylił w kierunku decyzji o zamknięciu wszystkich szkół, bo tak jak jeszcze miałem wątpliwości pewne, to biorąc pod uwagę statystykę, a ja zakładam, że te dane dotyczące zakażeń, one są w dużej części nieprawdziwe, one są o wiele większe.
według mnie co najmniej 3 razy, a może nawet więcej niż 3 razy. Pan powiedzieć, że rząd ukrywa prawdziwe wyniki osób, które są zakażone? Raczej w innym sensie, że po prostu jest za mało testów. Bo im mniej testów, tym mniej zakażeń. Im więcej testów, tym więcej zakażeń system jest w stanie zarejestrować. I ja jestem pełen uznania dla rządu na Słowacji, dla premiera rządu słowackiego, który podjął decyzję, iż w ciągu mniej więcej 2 tygodni przetestują wszystkich dorosłych obywateli. Podjęli taką decyzję. Co więcej, premier powiedział, że jeśli by to się nie udało, to on się poda do dymisji, bo tylko w ten sposób według rządu słowackiego można dokładnie zbadać stan epidemiologiczny, Rozumiem, że pan, panie premierze, wnosi o to, że polski rząd Prawa i Sprawiedliwości już dawno powinien się do tej dymisji podać przez analogię do rządu słowackiego, a my zamiast dymisji mamy mianowania i dzisiaj rano... Ja wnoszę, wie pan, to, żeby po prostu zdecydowanie zwiększyć liczbę testów, a nie zmniejszyć, tylko zwiększyć liczbę testów. To jest dobry postulat, ale mówię, zamiast dymisji dzisiaj mamy mianowanie i od dzisiaj nowym ministrem edukacji i nauki został poseł PiS Przemysław Czarnek. Skromna uroczystość w Pałacu Prezydenckim. Zapytam przewrotnie, bo chyba znam odpowiedź, ale to dobra decyzja, panie premierze? No to jakiś czarny dzień w historii edukacji i wychowania. Ja pamiętam, jak nie byle kto, bo sam Joachim Brudziński kiedyś strofował pana Czarnka po jakimś po wypowiedzi jego. I mówił, że w ferworze ideologicznych sporów to niektórym jego kolegom, w tym pana Czarnka, emocje odbierają zdrowy rozsądek. Ja bym powiedział, emocje odbierają rozum. Ale na Boga, dlaczego pan tak nie lubi pana już ministra Czarnka? Znaczy, to, że on ma inne poglądy niż pan, niż lewica, no to jest jasne, jest wiadomo, jakie pan Czarnek, pan nowy minister edukacji, ma poglądy. Prawo i Sprawiedliwość także to wie. Prezydent, który dzisiaj wręczył nominację, także to wie. No wszyscy wiemy, jakie ma poglądy i wie to pan, chyba nie powinno być zaskoczenie. Tylko, że mnie poglądy pana Czarnka nie przeszkadzają, kiedy jest on prywatnym człowiekiem, ale on jest ministrem, który będzie kształtował poziom edukacji. Ale poglądy Zjednoczonej Prawicy także pan Polaków. Zna. Poglądy pan, jeżeli pan Czarnek mówi, że trzeba skończyć z tymi idiotyzmami o jakichś prawach człowieka czy jakiejś równości, że ludzie LGBT nie są równi ludziom normalnym i tak dalej, albo opowiada, że cała ta ideologia LGBT, jak on twierdzi, jest podobna do niemieckiego narodowego socjalizmu hitlerowskiego, no to wie pan, to pan Czarnek niech sobie takie rzeczy opowiada na imieninach u cioci. Ale jeżeli on wyznaje takie poglądy i będzie teraz kształtował poziom polskiej nauki, polskiej edukacji, to ja współczuję naprawdę Polsce. Czy podziela pan opinię, zmieniając temat, że zatrzymanie Romana Giertycha i Ryszarda Krause to przykrywka obozu władzy dla stanu epidemicznego w Polsce? Jest taka piękna sentencja, którą zapamiętałem, że tam, gdzie kiedy polityka wchodzi na salę sądową, to sprawiedliwość wychodzi tylnymi drzwiami. I ja nie wiem oczywiście, czy pan Giertych coś przeskrobał, czy nie, ale chciałbym mieć pewność, że jego konstytucyjne prawo do obrony jest realne, że jednym słowem nie jest tylko tak, że to prawo do obrony ma tylko pan Szumowski z Sasinem, których żadna prokuratura nie ściga i innych działaczy PiS-u też nie ściga. A nagle ściga się pana Giertycha czy kogoś innego. Więc jedyną jakby obroną, jedyną taką barierą, która może chronić nas wszystkich przed takimi politycznymi działaniami aparatu represji, to są niezależne i niezawisłe sądy. I dlatego z taką furią
cały aparat, także aparat propagandowy PiS-u atakuje sądy, no bo to jest ta ostatnia bariera, która chroni nas przed wynadużeniami władzy. Podziela pan opinię, że dzisiaj CBA to podobna służba, jak w przyszłości była Służba Bezpieczeństwa PRL? To jest cytat z listu byłych więźniów politycznych PRL, który dzisiaj się ukazał notabene w 36. rocznicę zabójstwa księdza Jerzego Popiełuszki przez Służbę Bezpieczeństwa. Nie podzielam. No, trudno porównywać. To jest oczywiście służba na usługach rządzących. Służba, która notuje rozliczne wpadki. No ale porównywanie to do Służby Bezpieczeństwa nie sądzę. Zresztą dlaczego tylko do Służby Bezpieczeństwa, jak już tak rozpędziliśmy, to przecież można porównywać te praktyki do tego, co się działo w Polsce sanacyjnej po zamachu majowym, gdzie Piłsudczycy wtedy też sobie pozwalali na bardzo wiele, gnębiąc przeciwników politycznych. I tutaj stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję, panie premierze, za udział w programie. Państwu dziękuję za uwagę. Osobiście zapraszam na kolejny program już w środę. Do zobaczenia. Dziękuję panu bardzo. Do widzenia.